Słuchajcie, dzisiaj tak usiadłam, bo mieliśmy robić live'a z simsików. Jak widzicie, live z simsików będzie. Siadłam tak i miałam, co planowałam zrobić w simsach w dwójce, czego jeszcze nie zrobiłam. I słuchajcie, zaczyna brakować tutaj scenariuszy. Już chyba wycisnąłam z tej gry absolutnie wszystko. Ale nie wiem, czy pamiętacie, za czasów, kiedy graliśmy w Vaneską i była ta, która obecnie jest zakonnicą, i jej siostra bliźniaczka. Siostra bliźniaczka miała zostać uwodzicielką roku i życia i wszystkiego. Tak, trzeba trójkę odpalić. Ja w ogóle tak myślałam, żeby tą trójkę odpalić, ale cholera jasna, ona znowu się zatnie po kilku godzinach grania, po tym co ja będę tam wyprawiać. I to jest trochę bolesne, ale spróbujemy, bo tam widziałam, że różne mody żeście wysyłali, żeby tą trójkę usprawnić, więc wszystko przed nami. Damy radę. Nie, właśnie, muszelki arierki, nie matka 2.0, femme fatale. Czyli będziemy uwodzić starych, bogatych mężczyzn, wyglądając pięknie i uwodzicielsko i słać ich prosto do piachu. Prawdopodobnie to będzie jedna z najkrótszych rozgrywek, bo bardzo szybko dorobimy się absolutnie wszystkiego, ale jeszcze nie było femme fatale, która się nie rozmnaża, która daje bez rozmnażania i zarabia na małżeństwach bez rozmnażania. I mam pomysł na zemstę. Dokładnie tak, Kiki z Mora. Czarna wdowa, femme fatale. Nie ma tutaj niestety Mortimera Ćwira, a powinien być. Akcja modliszka, dokładnie. Jasne, nie sugar daddy, tylko dużo sugar daddy. Dużo, dużo, liczba mnoga, nie jednego. Wiela, wiela ich. Matka dalej żywa, bo ona miała mieć ten turbo ślub przy swoich wszystkich kochankach, 20, ale to jest trudne do wykonania, bo przez przypadek umarła raz niechcący. Dobra, to jest nasza waląca Walencja. Patrzcie, ile mają pieniądzów. To ja zanim zacznę być tą walącą Walencją tutaj, zacznę nią grać. Ej, przypomina mi kogoś z twarzy. Tytana trochę. Pozdrawiamy Tytana bardzo serdecznie. To ja mam pomysł. Ja ją ubiorę za pieniądze producenta. Producent, czemu masz milion pieniędzy, a masz puste mieszkanie? Co z tobą jest nie tak? Producent. Sztuka, tak? Nie wierzę. Co ci się stało w mordę? Znaczy w twarz. W twoją piękną twarz. Co ci dolega, producencie? Smoczy Dyrku, oczywiście, że tak. Będą blesiki w przerwie. I dla Stynko Dylka, i dla ciebie. Także damy radę. Dobra. Tak, Miron jest w tle. To ja tutaj się nie będę jakoś szczególnie nad producentem rozwodzić, nie? Jak chce mieszkać w pustym domu, to niech mieszka. Przecież nikt mu tego nie zabroni. Natomiast myślę, że waląca Walencja wyda pieniążki na ubrania. Póki może. Idź na parcelę, parcela publiczna. Szybko wydawaj pieniążki producenta. Bez niego, żeby nie widział. Do H&M-iku idziemy. Sól, sól. Tak, ona będzie uwodzić starych dziadów, ale najpierw trzeba ją przebrać. W sumie na dobrą sprawę teraz tak patrzę, że wystarczyłoby, że uwiodłaby producenta, już by była ustawiona do końca życia, no ale producent trochę za młody. Producent Wisielcowa byłaby z ciebie dumna. Siema Gungo, dobrze ci widzieć. Także zaczynamy grę od przewalenia pieniążków na ubranka, żeby wyglądać super hot, super sexy. Ale słuchajcie, naprawdę będziemy wyglądać super hot, super sexy. Tak inaczej niż zawsze. Tak naprawdę super hot. Ja już wiem, jak to się skończy, nie? Ja już... Będę dzielna. Będę się trzymać swoich postanowień. Dobrze. I pozdrawiamy Zielarza, który po raz kolejny został dzielnym legionistą. Ja ci dziękuję, Zielarzu, za wsparcie i platynowa lama dla ciebie na czacie. Sandy, a czy pani Motliszka zje swoich partnerów, czy zginą w bardziej brutalny sposób? Możemy ich zjeść, Sandy, jeśli bardzo tego chcesz. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie i twoje zdrówko również. Czy będzie Shrek w Simsach? Tutaj chyba tym razem nie, no bo jakby ona nie zamierza się rozmnażać. Kup, ubrania codzienne. Tutaj wszystkie po kolei. Piżamkę. Kostium kąpielowy. Bieliznę. Wszystko się zacięło, ale damy radę. Ta gra naprawdę zaraz spłonie. Ja już
z tych Simsów wyciągnęłam absolutnie wszystko. Wszystko. Oni mają być starzy, stare mięsko nie jest dobre, nie jadłabym. No w sumie takie żylaste trochę, ale to nie będziemy jeść, możemy tylko producenta zabić i jego zjeść. Producent będzie zachwycony. Nieplanowany bąbelek, mam nadzieję, że się nie przytrafi, ale w pewnym momencie możemy stworzyć jakiegoś, żeby było co oddać do sierocińca. To wygląda super hot, super sexy. To mniej. Ja najpierw kupię ubranka, a potem, słuchajcie, będziemy kombinować. Wszystko, co mi się podoba, to i tak za pieniądze producenta. Producent, właśnie zostałeś najbardziej oszukanym facetem na świecie. Laska wprowadziła się do ciebie do domu na krzywy ryj, wzięła wszystkie twoje pieniądze, wywaliła je na ubrania i po prostu z tymi ubraniami się wyprowadzi. O, deserteru! Dziękuję ci za twoje wsparcie i twoje zdrówko również. Dla najwspanialszych artystek internetów, cesarzowej, błoteczki i wisielcowej. Dziękujemy ci, deserterku wisielcowa. Proszę ładnie dawać serduszka na czacie i się wypinać, bo ty za te pieniążki będziesz malować. Siema, Miloi. Dobrze cię widzieć. Dziękujemy ci za wsparcie. Oczywiście będziemy pamiętać o tobie, kiedy będziemy coś tworzyć. Może stworzymy coś specjalnie dla ciebie. Nasza twórczość zawsze najsuper. Producent to już jest nawet nie Sugar Daddy, bo wiesz, waląca Walencja Sugar Daddy by coś dała w zamian. Ona po prostu wzięła twoje pieniądze i wyszła z twojej chaty. Jeszcze sobie za twoje pieniądze komputer kupi. Zobaczysz. To już jest taki, wiesz, naprawdę Sugar Daddy. Smutny. Wspaniałe, Msaiku. Dziękuję ślicznie. Teraz jeszcze Msaik pomyśl, że będzie drugi kanał, nie? Także. Ale może tamta tematyka nie będzie cię interesować. Dobra, kupiliśmy wszystkie ładne bluzki. Teraz musimy kupić wszystkie ładne spodnie. O, tutaj takie z dupskiem na wierzchu prawie. Może jeszcze takie? Nie, te są zbyt obcisłe. Czy nie zbyt obcisłe, tylko takie obwisłe tutaj na udach. Nie, ma Agata i Żyk. Dobrze cię widzieć. Jeszcze te wrzucimy. Nie, te są takie mało dziuniowe, ale te takie niech będą. Z tych nic. Czerwone mogą udawać super hot, super sexy. I te białe, i te różowe. Tu powrzucamy trochę. A ja naprawdę zachowuję się jak baba na zakupach, która właśnie dostała złotą kartę kredytową swojego Sugar Daddy. Wszystko wrzucam, nawet jeśli nie przyglądam, czy ładne. Dobrze leży, dobrze, to bierę. Przewalimy pieniążki. Nie, to przecież nie jest, to jest brzydkie. Proszę mi to wyjąć. Dobra, to producent będzie w tym chodził, to mu zostawimy. Biedny producent. Nie! Proszę oddać moją płeć. Już. Jeszcze tu są jakieś dziwne spodnie. Wszystko. Wszystko wrzucam, wszystko biorę, cały sklep ubrań. To też. Tutaj taka, patrzcie, dziuniowa. Bierę wszystkie krótkie. Ale one i tak są, że tak powiem, za długie, bo w jej przypadku to srom powinien wystawać spod spódniki C, a nie nogi, nie? W tym jednym przypadku. Dobra, to jeszcze tu. No zakonnicowego jej nie kupię, ale to mogę jej kupić i to, i to. W tym chodzi Teo, Teo to porządna dziewczyna jest. Jeszcze musimy z niej zrobić wiedźmę. Ja wiem, że ja tu z wszystkich wiedźmy robię, a później z tego nie korzystam, bo za dużo roboty, ale będzie łatwiej uwodzić tych wszystkich starych facetów. Chociaż z jej wyglądem to w sumie i bez czarów powinno dać radę, ale no dobra. Wszystkie ubranka. Ja nawet tego nie przeglądam. Dzielę na wygląda w porządku i na wsiurskie, więc. A i tak czasem mi się wsiurskie jakieś wrzuci. O, tutaj proszę bardzo, prosto ze Star Treka. To do ćwiczenia będzie uwodzić na siłowni. Nie, w tym nikogo nie uwiedzie.
To nie. To może udawać dobrą, przykładną żonę, patrzcie. Będzie zwodzić, że tak to ujmę. Siema, Solo! Dobrze cię widzieć. Siema, Pawciu! Tu w tym może tańczyć, w tym może się przeginać. W tym może udawać, że jest przyzwoita i że czasem odpływa w siną dal, bo jest kapitanem statku, a tak naprawdę pójdzie puszczać się gdzie indziej. Tu takie z nogą bierę. Szkoda, że nie jest czerwone. To jakby było czerwone z taką diamentową kolią, to by było idealne dla femme fatale. Ale niestety. Tu z pieniążkami, to w hołdzie wisielcowej. O, takie tylko czerwony bym chciała. Nie ma. Jest na Kleopatrę co najwyżej. I na Morticia Adams. O nie, w tym wygląda jak parówa, absolutnie. Tutaj, patrzcie. O, a tu miałam wypadek i dlatego mnie nie było na dzisiejszej kolacji. Tu jeszcze takie ło. Pseudo-uwodzicielskie na niewinną. My tutaj wszystko rozegramy, słuchajcie. To będzie najlepsza femme fatale, jaka istnieje. Tutaj do, że tak powiem, okiełznania byka. Miałam jej kupić ubrania na co dzień, a nie do sypialni. Tutaj trochę jakby jej cycki wisiały, ale no, niech będzie. O, proszę, na mity greckie. Tam się różne dziwne rzeczy działy, będą inspiracją. Dobra. Ej, nie, żebym już przewaliła 26 tysięcy na ubranka. Ale musimy ją dobrze ubrać. Się zastanawiam, czy ona zabierze te ubrania ze sobą, skoro za nie wszystkie zapłaciła, czy zostaną u producenta. Bo jak zostaną u producenta, to trzeba będzie producenta zabić i zabrać ubrania. I przewalić jeszcze więcej pieniędzy. Taka aktoreczka z niej będzie, no no. Diwa aktoreczka i wszystko. Prawdziwa konkurencja dla Sandarynki. To Sandarynka śpiewa. A ona będzie uwodzić. Ja tu w worku na ziemniaki. Ale jak ma uwodzić, to po co jej opakowanie? To się uwodzi chyba. Znaczy jej będzie potrzebne to, co ma pod spodem. Miron, czy byłeś kiedyś na randce? Znaczy ja uważam, Czy że. byłeś kiedyś na randce? Czy byłeś na randce kiedyś, pytam? No z tobą. I czy przyszedłeś na nią goły czy ubrany? Rany, bo byliśmy w mieście. No ona też będzie wychodzić na randki. Tylko. No jeszcze później będzie zapraszać, ale żeby wyjść na randki musi się ubrać, bo ludzie nie chodzą goli po ulicy. No to po co jej aż tyle? Żeby za każdym razem mogła ubrać się inaczej, bo oni będą starzy i będą myśleli, że to inna dziewczyna jest i się nie kapną. A. No. Ja nie wiem, czy ja ci muszę tłumaczyć takie rzeczy? Bo przecież kobieta w niczym nie wygląda tak dobrze jak w niczym, no więc. No, dobrze, następnym razem, jak mnie zaprosisz w miejsce publiczne, pójdę nago. Tak, Sandaryna uwodzi nie uwodząc. Sandaryna to taka wyższa forma syreny, słuchajcie. Tak, i będzie zakładać peruki jak masterka. Gabija, ja wszystkie ubrania kupuję, bo później będziemy wybierać te najładniejsze. Stać nas. O, rety. A to jest dopiero, że tak powiem, ubrania te na co dzień, a jeszcze są przecież te ubrania na imprezę, do sypialni i tak dalej. Więc wszystko przed nami. O matko, tu wygląda jak pani ekshibicjonistka. O widzisz, to jest pani, która mogłaby iść z tobą na randkę. Ona po prostu otworzy ten płaszcz i będzie w niczym. Tak jak lubisz. Tutaj jakby potrzebowała udawać, wiecie, japońskie dziewczynki chodzące do szkoły. Na takie też jest zapotrzebowanie. Tu słuchajcie, na babcie, nie?
Ale masz wielkie oczy i nie tylko. Dobra, to jeszcze to wszystko. Już zbliżam się do końca. Tutaj na randki hawajskie będzie. I założę się, że jak to wszystko kupię i wrócę nią do domu, to tych ubrań nie będzie jak się wyprowadzić. Ale ci. Przynajmniej przewalimy pieniądze producenta. Nie, to już zbyt takie grzeczne, to już zbyt grzeczne. Ale może być piratką od czasu do czasu. W sypialni będzie się przebierać. Uuu, tutaj są jeszcze takie. Bierę wszystkie. I jeszcze to. Siema, Emczkens. Możecie widzieć. I jeszcze wrzucę to. Pięknie! Wykupiłam pół sklepu, słuchajcie. Bądźcie ze mnie dumni. Fala na czacie dla mnie. Za bycie wyjątkowo rozrzutną. Nie możesz założyć tego do ubrania, dopóki nie kupisz bla bla bla. Czy na pewno chcesz kupić? Tak, wszystko chcę, poproszę. Milion pieniążków wydane. Siema, Kacper, twoje zdrówko również. Jeżdżę po szpitalach na jakieś sru SG, badam się. Nie chciałbym mówić, co mi jeść. Młodziu, jeśli to czytasz, poproszę o błogosławieństwo bogini. Da się zorganizować, Kacper. W przerwie będą błogosławieństwa. Nie no, panterka musi być, słuchajcie. Siema, demony z szafy. Dobrze ci widzieć. Tak, Sugar Daddy zawsze pomoże finansowo. Strój na Mikołajową Williamsowa. Williamsowa, rzeczywiście. To jest przecież prezent na święta. Typowa laska, która ma Sugar Daddy. Ja będę dziś twoim prezentem. Czyli kiedy laska jest spłukana, nie? Część tych. O, uwaga, będzie mu wyciągać królika, if you know what I mean. Z kapelusza czy coś. Jeszcze to powrzucam. Siema, szeregowy, twoje zdrówko. Proszę wybaczyć, że się powtarzam, ale jak na idiotę przystało, miałem wtedy wyciszony dźwięk i jeśli mi odpowiedziałaś lub nie odpowiedziałaś, bo nie słyszałem. Wracając do tematu, mam ważne pytania. Czy uważasz się za osobę publiczną? I jak minął ci dzisiejszy dźwięk? Okej. Okay. Proszę wybaczyć czatełki, że już was nie spamuję i tak dalej. Szeregu. Nie. Po pierwsze nie spamuj, po drugie dźwięk mi minął całkiem okej. Okay. Udało się go całkiem nieźle wyregulować. Jeśli chodzi o bycie osobą publiczną, to wydaje mi się, że nie jestem tak za bardzo osobą publiczną, bo nigdzie jakoś nieszczególnie tam swojego reja pcham. Ale nie wiem, no dziwnie bym się czuła, jakbym na przykład przeczytała o sobie na pudlu, nie? To by było turbo słabe. Z drugiej strony byłoby tak śmieszne, że wszyscy moi znajomi ze mną włącznie by się po prostu poprzewracali ze śmiechu. Nie wiem, chyba nie jestem osobą publiczną. Jestem czy nie jestem? Jaka jest definicja osoby publicznej? Wiem, co to jest toaleta publiczna na przykład, wiem, co to jest dom publiczny, ale osoba publiczna, to proszę mi pomóc zdefiniować. Osoba publiczna może pracuje w domu publicznym, ewentualnie czyści toalety publiczne Też albo może być. korzysta z nich. To wtedy niektórzy z nas byliby w sumie osobami publicznymi dosyć tak bardzo nawet. Ile razy siurałeś na Orlenie, tyle razy jesteś osobą publiczną, więc nie wiem. Proszę o definicję osoby publicznej, to ja się wtedy ustosunkuję, czy jestem, czy nie jestem. Siema, bardzo niewinna, dobrze ci widzieć. Williamsowa, dokładnie. Dokładnie tak to działa. Kiedy jesteś spłukaną laską, to ty jesteś prezentem, nie? A faceci, słuchajcie, faceci się do tej pory na to nabierają, nie? Wszystkie suknie ślubne musimy wziąć, bo przecież będzie miała bardzo dużo ślubów. Na każdy ślub inną. Ja myślę, że to powinno się tak brać, te suknie ślubne, tak jak są pasy w karate, nie? Że im starszy facet, tym czarniejszy tam pas. Znaczy nie pas, tylko ta wstążka tutaj. Dobrze. Wszystkie suknie ślubne, nawet te krótkie. Bierzemy. Bezpiecznej podróży, stynkodylku! Bądź dzielna i pamiętaj, że jesteś bezpieczna i że wszystko będzie dobrze i że będzie fajnie. No i oczywiście relaksu wszelakiego i miłej obsługi. Pora relaksu. Pora relaksu, tak. Już
Bo kupuję sukienki, muszę się skupić na poważnych sytuacjach, a nie tam łamańcach językowych. Wszystkie ślubne. Siema, Aquamarina. Pominęłaś jedno L. O nie! Już nie będę wracać. Trzeba tylko pamiętać, żeby kupić panią Mikołajową. Swoją drogą, siema, Elgo. Dobrze ci widzieć. Może tu będzie jeszcze pani. Tą bierzemy! W tej w ogóle będziemy chodzić. Tu jakiś worek na ziemniaki to niekoniecznie. Tutaj są takie jeszcze z cycem na wierzchu. Bierę. Ale ta czerwona, w niej będziemy najbardziej. Jest pani Mikołajowa, bierzemy. I jeszcze bycie lodem. Niech będzie. Tutaj czarne. O nie, te są zbagowane. To nic, to będziemy znikać czasem ciałem. Nic się nie stało. Będziemy udawać, że tak ma być. O, i tutaj jakbyśmy jakiegoś Kitajca próbowali poderwać, to też będzie działało. Ale to wtedy trzeba będzie do Chin pojechać. W takim razie będziemy musieli zrobić też romans w każdym otoczeniu wakacyjnym. Widzicie, już jest co robić. A ja się tak martwiłam, że nic nie wymyślę. Proszę kupić wszystkie sukienki. Waląca Walencja będzie miała super metamorfozę. Czy jest jakiś limit ubrań? Smoczy dyże, mam zamiar to sprawdzić. Tak, i wszystkie te krótkie śluby w Las Vegas. Po tych zakupach to H&M powinien jej przysłać taki, wiesz, list z podziękowaniami, tak jak KFC przysyła. No, wolę nie wiedzieć, skąd wiesz, że KFC takie listy przysyła. Ale okej, niech ci będzie. Ja takiego nigdy nie dostałam, może ty dostałeś. To ja klikam. Nie, pijamki takie babciowe to nie, tylko te ładne weźmiemy. Te różowe i czerwone. O, i te super hot, super sexy wszystkie. Bierę. Tak, po co jej więcej sponsorów, skoro producent wszystko kupi? Ale producent nie ma mebli, trzeba się od niego wyprowadzić. A propos pudelka, no tak, Pawciu. Tak, Y, symulator kupowania kiecek. Siema, nie smoczy dyrku, tylko mareziku. Właśnie widziałam, jak witasz smoczego dyrka. Osoba publiczna, osoba, która wykonuje funkcje publiczne lub też przez inną swoją działalność zawodową, gospodarczą, społeczną, polityczną, kulturalną wpływa znacząco na funkcjonowanie społeczeństwa, przeciwieństwo osoby prywatnej. Zważywszy na to, że często piszecie do mnie: Młociu, zmieniłaś moje życie, Młociu, wychowałem się na tobie, co jest bardzo złym oznakiem, to chyba jestem jednak osobą publiczną w takim razie. Siema, Ewi, dobrze cię widzieć. Tam jest Lewi czy Iewi, czy jeden Ewi? To ja. Tak czy inaczej, siema, Ewi, to ja, dobrze cię widzieć. Dobra. Czy w takim razie, skoro jestem osobą publiczną, to mnie to do czegoś zobowiązuje, czy nie? Nie wiem, jakieś publiczne chłosty tego typu rzeczy powinnam robić? Już to egzekucja Ale publiczna. to komuś, a nie sobie, nie? A to chłosty też sobie chciałaś? Nie, to też komuś chciałam. Czemu miałabym sama siebie chłostać? Ja wiem, że różne psią twarzy grają Love Me Like You Do, ale bez przesady. Tak, kamieniowanie, tarzanie w smole i pierzu, dokładnie tak krwawy. Siema, naiwność, dobrze cię widzieć. Swoją drogą, jak byłam dzieckiem i słyszałam o tym tarzaniu w smole i w pierzu, to zawsze się zastanawiałam, bo oglądałam dużo Lucky Luke'a, zdecydowanie za dużo Lucky Luke'a. I zastanawiałam się, czy oni naprawdę tak robili. I do dzisiaj nie wiem, czy tak naprawdę robili to tarzanie w smole i pierzu. Trzeba by było sprawdzić na jakiejś Wikipedii albo pograć w tego Red Deada, to bym się dowiedziała. Chyba wykupiłam już cały sklep, moi drodzy. Ciema, bardzo niewinna. O, i makaronowa babunia jest z nami. Siema, babuniu. Dobrze ci widzieć.
Demony z szafy. Wyobraziłam sobie tę Simkę jako laskę, co chodzi z punktami i tabliczkami na wałkach. A wszyscy napaleni faceci, co tam są, gapią się na nią. No! Jakby ona była jedzeniem. Dokładnie tak. I tak ją właśnie urządzimy teraz. Jeszcze dwie kategorie ubrań zostały, ale w sensie, że jakie? Kup. Bielizna, sportowe i wierzchnie. Dziękuję. Co to jest? To były jakieś tam perfumy chyba, czy gry? To były gry. Ze sportowych, no to... Część już jest. Tych brzydkich... No dobra, kupię tylko dlatego, że producent płaci, nie? Proszę bardzo. Ale gdzieś tu były biżuterie. Czy biżuterie trzeba gdzieś indziej ogarniać? Chyba w innym sklepie były. O nie! A miałam dodać, żeby się tutaj dało kupić. I zapomniałam. A przecież pieniążki na biżuterię też trzeba przewalić. Ale wiem, gdzie można kupić. Tam też pójdziemy. Dobra, piękne suknie zamkowe. Też kupimy wszystkie. Teraz właśnie producent żałuje, że wpuścił ją po swój dach. Zlitował się nad nią, wyszła z sierocińca. Biedna, głodna, brudna. A tu taki numer. I wiem, kto będzie pierwszą osobą, znaczy osobą, ofiarą walącej Walencji. O, proszę, ona już ten na randeczkę. Da się zorganizować. Waląca Walencjo. Siema mentalny. Dobrze ci widzieć. Skąd ta Simka ma milion hajsów? Prowadziła się do producenta i to producent ma milion hajsów, ale ona wydaje, bo może, bo jej wolno. Chciałam go powiedzieć, że prawie 100 tysięcy przewaliłam. Siema Black Witch, dobrze cię widzieć. I aloe wódka. Dobra, czy ona już za wszystko zapłaciła, nawet zdążyła osikać kibelek? To teraz tylko idziemy na inną parcelę. Po biżuterię. Biżuteria jest potrzebna. Dokładnie, Zborko. To jest historia o tym, jak producent przestał być milionerem. Siema, propaniku. Dobrze ci widzieć. Gdzieś tu była... To nie była droga donikąd. Chociaż... Jest! Miejscowe centrum handlowe. Tam idziemy. I tam była biżuteria. Jeszcze ubranka ze światów wakacyjnych. O, rety. Ej, spokojnie, my dopiero się rozkręcamy, tak? Siema, autosabotaż, dobrze ci widzieć. Pyron, tak, i chyba tutaj mam jedną parcelę, gdzie postawiłam kupowanie biżuterii. Także spokojnie, wszystko ogarniemy. Producent, dokładnie tak. Spokojnie, producent, odrobisz. Przecież nie będziesz domu meblował, więc te pieniądze nie są ci potrzebne. Ale ja sobie za twoje pieniążki, słuchaj, kupię lodówkę i komputer jeszcze. Żeby było jasne. Skoro już tak wyszło, że byłeś bogaty, to skorzystam. Jeszcze jerbki napiję w międzyczasie. Williamsowa tutaj zakonnica poderwała genetyczną pomyłkę i ma z nią dziecko, które się nazywa Wisielcowa. Wszystko, na tym serii już się wszystko wydarzyło. Siema Mistake, dobrze ci widzieć. I zdaje się, że tutaj gdzieś były biżuterie. Są! Były sobie pieniążki, patrz producent. Gabija, bo tutaj zawsze wszyscy się fantastycznie bawią. Polecam zostać. Zawsze się coś dzieje. No właśnie, Elgo, tylko 100 tysięcy, więc trzeba nadrobić tutaj. Kupimy wszystkie bransoletki. Pierwsze pół godziny live'a z wykupywaniem wszystkiego ze sklepu. Chyba mi trochę poniosło.
Czemu tego się nie da dwuklikiem dodawać? Nie! Złoto w ogóle! Wszystko! Nikt nie przewidział, że ktoś będzie chciał wszystko wykupić. No bo oni nie mają wyobraźni, brak im fantazji. Trzeba mieć fantazję, dziadku. Nie, po prostu to stara gra jest i nikt nie pomyślał o tym, że można się w niej dorobić, wiecie? Bo to, gdyby to były Simsy 4, to by ktoś pomyślał, a pograli 15 minut i już mają wszystkie pieniądze z całej gry. A to jednak jest dwójeczka i trzeba się postarać. Wszystkie pierścionki. Bierę. Słuchajcie, ją odstrzelimy normalnie jak szczura na otwarcie kanału. Jeszcze więcej pierścionków. Ech, trochę tego klikania jest, ale damy radę. Ja mam nadzieję, że te wszystkie pierścionki, one się będą automatycznie dodawać do tych wszystkich innych kategorii ubrań, a nie, że tutaj jeszcze muszę po kolei do każdego innego ubrania kupić, bo wtedy się troszkę jakby załamie. Ale będzie dobrze. Dobra, to już mamy wszystkie pierścionki, teraz wszystkie kolczyki. Super, że grasz w Skyrima, to jest dobra gra. Kiedyś nawet tu ogrywaliśmy Skyrima, ale później przestałam trochę streamować, a później już zapomniałam, że dobrze by było tego Skyrima wrócić. I tak w ogóle to nie wiem, na czym skończyłam w Skyrimie, więc byłoby tak trochę dziwnie po kilku latach próbować się odnaleźć na sejwie. Prawdopodobnie dużo mądrzej byłoby po prostu zacząć od nowa. Ale mamy tyle gier do ogrania, tam jeszcze Henio czeka, że. Ech. Potrzebuje większej doby, dłuższej doby. Potrzebuje więcej godzin w jednym dniu. Chętnie się z kimś zamienię, słuchajcie. Ktoś mi odda swoje życie i ja będę prowadziła dwa naraz. Ta, to kiedy Wiedźmin 3? Ej, ja bym Wiedźmina to chciała sobie tak z wami od jedyneczki ograć, ale wyście pozasypialibyście, bo ja w takich grach ja muszę wszędzie wleźć, wszystko dotknąć, z każdym pogadać. Także to pewnie byłoby dla was trudne doświadczenie. Całe szczęście, chociaż tych naszyjników jest trochę mniej. Jeszcze są różne. A, bo to jest złoto w twarzy. Będziemy nosić złoto wszędzie. I to tylko złoto. Ale kupuję wszystko na wszelki wypadek, nie? W końcu producent płaci. Jakbym kupowała za swoje, to wiecie, bym wybrała tylko to, co jest potrzebne. Uff. Kupiłam wszystko. Ej, co tak tanio? A, bo jeszcze nie zapłaciła. Ej. Łe? Myślałam, że więcej zapłacę, jestem rozczarowana. Dobra, waląca Walencja, idziemy. Jeszcze do wybierzesz sobie coś, nie ma problemu. To nic, że kupiłaś wszystko, na pewno zaraz będzie jakaś dostawa. Siema, Agi! Dobrze cię widzieć. Siema, kadawerynko. Agi, czy ty przypadkiem nie masz życzeń urodzinowych do odebrania? Bo tak mi się coś turla po głowie. Czy odebrałaś już? Odebrałaś. Odebrałaś, bo nie widzę, żeby były. Dobra. To ja tutaj poprzestawiam. O, jest. Dobra, to teraz tak. Zrobiłam milion zakupów. Idziemy do domu. Idziemy się odpierdzielić. A, widzisz, to musiałam się z kimś pomylić w takim razie. O, jest jeden z pierwszych starych dziadów do uwodzenia. To czekajcie, no idę się z nim zapoznać. Prze pana! O, Teo jest. Siema, Teo. Nie wiem, ale idę tam. Idę go przywitać. Chociaż i tak wiem, kto będzie moją pierwszą ofiarą. Znaczy, pierwszym wspaniałym, kochającym mężem. O, z pieczu. Co jadłeś dobrego? Jakieś lasce nawrzucał. Odebrałam mu apetyt. Biedny z pieczu. Biedny z pieczuś. Chciał zjeść w spokoju jakaś laska z kiepskim ryjem. Musiała siedzieć naprzeciwko niego. Tak, dobrze cię poznać, starszy dziadzie. Zabawiaj, opowiem ci dowcip. Czy ona w ogóle kogoś zna i lubi?
Trochę kogoś zna i trochę kogoś lubi. Producenta nie lubi, ale nie przeszkadzało jej to wziąć wszystkich jej pieniędzy. Znaczy jego pieniędzy. W jaki sposób Purpos jest jej rodziną? Chwila. Ja muszę zajrzeć w drzewo genealogiczne. Bo to chyba nie ta Simka, co chciałam. Halo. Piękne wspomnienia. To nie ta Simka! Nie! Wszystko zniszczyłam! Bo to jest córka Purposa. A siostrą... A nie, one w takim razie nie były bliźniaczkami. Ja myślałam, że to były bliźniaczki. W sensie Waląca Walencja i Chujbaka Wielka. Czy nie, to wszystko się zgadza. Dobra, czyli to jest dobra Simka. Wszystko jest okej. Okay. Już wpadłam w panikę. Siema, Beholder. I siema, Chomiczku. I siema, Moriarty. Dobra, poznałaś starego dziada, możesz iść do domu. Teraz jesteś jeszcze chwilowo brzydka, tak łatwo go nie uwiedziesz, ale wszystko przed tobą, Waląca Walencjo. Wisielcowa jak najbardziej, jeśli tylko masz ochotę, nie ma problemu. Ej, co tej kelnerce? Pani kelnerko, to się nie tak nosi! Halo? Matka Młodzieryna! Witaj, babciu! Dobrze cię widzieć. Ale patrzcie, nawet babci nie przywitała, nie? Co za dzida. Gibaja w tej grze się nie da, niestety, ale ja mam plan i to jest naprawdę najgorszy plan, jaki możecie sobie tylko wyobrazić. Tak, ale patrz, Moriarty, jak się dobrze trzyma. Sieman, Luksiku! Aspiracje są, że tak powiem, różne, natomiast na pewno Waląca Walencja będzie miała dużo bogatych sugar daddy, ale pierwsze, co zrobi, to zrobi zemstę na swojej własnej matce. Za to, że ją oddała do sierocińca. Chyba wiecie, dokąd to zmierza. A jak nie, to zaraz wam pokażę. Ta kelnerka zawinęła żarcie i do domu. Dobra, to ja zapiszę tutaj. Już miałam wyjście kliknąć. Tak, bo to jest producent Idź Stąd. Tak się nazywa. Swoją drogą, Idź Stąd to jeden z moich ulubionych memów.